Hejka kochanie, słuchaj, dzisiaj ze mną jest Czajnik. Dzień dobry. Kochanie, dzisiaj robimy research twoich starych TikToków. Na pewno nie będziemy oglądać moich TikToków. Ja się nie zgadzam, nie będę oglądał TikToków. Nie ma takiej szansy, najmniejszej szansy nie ma, że ja będę oglądał moje stare TikToki. Prawo jazdy poproszę. Co pan chciał? Nie miałem zrobionych. Prawo jazdy poproszę. A co się stało, pan swoje zgubił? Ja swojego nie mogę dać! Tam jest inne zdjęcie! To się koledzy zorientują, że to nie pan! Ej, to z którego to jest? Właśnie robię jazdy, haha, świetno. Ale śmieszne, kurwa! 2019! Ale młodo wyglądają, co? Ale ty się to nie zmieniasz. Ty właśnie jak będziemy już starsi, to ty dalej będziesz wyglądał młodo. Kochani, obserwujcie Instagram Julki, bo na 300 tysięcy subów będzie mega mocna fotka na Instagramie, także wpadajcie! O, to jest moje ulubione! Ale ten jest TikTok. Dobry, ja akurat się z tego TikToka jestem dumny, się śmiałem, on jest fajny. It all started when my mom met my dad, and they fell in love, and they had me. Hi, I'm Ryan. And my life? It's kinda crazy. Bo ten trend polegał na tym, że patrzcie, że to się brało dwie osoby. It all started when my mom met my dad, and they fell in love, and they had me. I ktoś wychodził bardzo podobny do dwóch. Wiem. Co ty myślisz? To już ostre. Ostre jako mama to jest, no jeszcze są żywy. A papier? Jak to jeszcze u twoich dziadków w domu. Ale najlepsze jest to, że on to nagrywał i ja przychodziłam i w ogóle nie rozumiałam, o co w tym chodzi, nie? Nie wiem, czy do tej pory wiesz. Patrzcie kochani, ej, to był taki viral. Tak, bo ludzie myśleli, że to patec. No, bo ludzie tu pisali w komentarzach, że patec. O nie, ale nie ma tego napisanego, teraz nie wiem czemu. Ale dźwięk tak... klaksonu na dźwięk strzał z pistoletu i ludzie od razu szybciej spadają sprzed auta. A to była taka chamska ustawka. Oh shit. To znaczy bardziej to zrobiliśmy w formie scenariusza oczywiście. Ale ogólnie to najgorszy sort TikTokera. Jak wbijecie 5000 lajków pod tym filmem, zrobię serię na TikToku, że odwzorowuję moje własne stare TikToki i będę grał je jeszcze raz, będę przebierał się za mamę, więc lajkujcie ten film, subskrybujcie kanał Julki, a wtedy odwzoruję moje stare cringe'owe TikToki. To jest prawda. To jest sama prawda. Otwieram drzwi i taki że mnie po prostu wypala, jakby bomba strzeliła obok. Famous relative check. Ten trend też był, co? Że ludzie mają tych sławnych znajomych, sąsiadów. No i Justin Bieber to mój sąsiad, patrzcie. Idziesz na jego koncert. Bo mnie zmuszasz. Nie zmuszam! Ale za Justin jest tak bogaty, że obok każdego jest prestiżowy dom. O, to ja pierdolę, jak wy wyglądaliście! A to też był taki trend, no. No był, że wdmuchał się ten. On jak Whitney Houston zaśpiewał, bo dmuchnął tego balona. Karteczka mu spadła. Ale to kurwa cringe jest, ja pierdolę, aż mnie ściska. Ale ostry jednak robił cringe'owe rzeczy. A gdzie on to w ogóle nagrywał? U siebie w domu. Ja nawet nie wiem co powiedzieć, gość się rozbierał na TikToku. To cringe. Kochanie, tak jak mówiłam wcześniej, ja oglądałam dawno te TikToki i dalej pamiętam, że dalej jeszcze jest jeden taki, który jest zbyt mocny i co? Który aż mnie po prostu w dalszej części będzie ten TikTok. Niestety, kochanie. Nie chcę. Jak chcecie go zobaczyć, to musicie wytrzymać do końca. To jest dorywać. Dobra, słuchajcie, dzisiaj te kości do gry będą decydowały, co robię w ciągu dnia. Czy gra LOL z dziemeczkami, no. Czy... Trzeci miesiąc z rzędu. No szkoda. Rozumiem, że to wyrzucił jedną kością, nie dwoma i to jest cały żart, że nie chciał iść z dziewczyną tylko na pijmę, no my blola gamer! Ale Oster kiedyś był takim gamerem, jak mieliśmy po 13-14 lat, to on tylko siedział i grał w lola, pamiętam. Ale Oster miał kontrolę rodzicielską i nie mógł długo grać. Kiedy to czy było? Jestem debilem? Tak. Osłyszałeś to w tle, jak ktoś krzyczy, tak? Czy tego w tle? Jestem debilem? Słyszałeś? Akurat ktoś krzyknął, mówię, że tak. Nie jestem. Walę tą grę! Czy będę jaki bogaty? On w ogóle chodziłki. Nawet nie było close. Jeżeli ale dziwnie nie wygląda. Osoba oglądająca tego TikToka zostanie milionerem. Wiem? Nie. Kurde! A potem znajdzie miliarderami, wiecie? Dokładnie. To wideo będzie... Mogę wam opowiedzieć
Ostry był pierwszym takim, w sensie rzucał do kosza. Zobaczyliśmy to oczywiście za granicą, ale Ostry pierwszy rzucał i ja nigdy nie umiałem trafiać. A potem jakoś się zrobiło tak, że ja rzucałem do kosza. Ja pamiętam, że wy wychodziliście, pisaliście sobie jakieś pytania i wychodziliście u nas tam w Ostrusie na skejcie ten, no. Tak było. No tak było. Nie zmyślam. Ja... Ten film usunięto z powodu zasad społeczności. Tak, byłem ten film usunięto i niedługo TikTok mnie zablokuje. Generalnie no, TikTok nie lubi czajnika. Dziewczyna zostawiła mi to na drzwiach. Kochanie, to nie działa, przepraszam. I to nasze mieszkanko! Do tej pory się zastanawiam, co nie działa, bo drzwi otworzyłem i działały. Ten TikTok jest mocny, aż sam sobie dam lajka. To tak jakbym sobie sam przybił piątkę. Ten film pokazuje, jak widzą cię dziewczyny. Cała prawda. No. Cała prawda, jak widzą cię dziewczyny. Ty nie, ale ciebie, drogi ziomeczku, tak niestety widzą dziewczyny. To jest każda sytuacja tak, z rodzicami, nie oszukują się. Gdy oglądasz tutaj spokojnie film i z rodzicami, bierz telefon. A tam sceny plus 18. Ja zawsze brałam telefon, bo ja się bardzo tak krępowałam przy takich. Dla mnie nawet poduszka była ciekawa. Ale mama też tak robiła, co? Albo tata zakrywali zawsze, nie? Nie zakrywali? Mi zakrywali. A więc Sebastian, jak twój słuch? No, jestem połowicznie głuchy. Połowicznie głuchy? Że tak w połowie. Nie, poczekaj, bo tak się nie da. Albo jesteś głuchy, albo nie. Może zróbmy mały test na słyszenie. Ja powiem liczbę, a ty ją po mnie powtórzysz, dobra? 44. 22. Połowicznie głuchy, rozumiem. 44 podzielone na chudaj 22. Komediki. Matematyka, pyku. Bardzo szczerze, jak zrozumiałeś, żart to śmieszny, co? Dobra, kochanie, przechodzimy do tego najmocniejszego TikToka. Więc... Stary, ostatniej nocy kochaliśmy się z moją dziewczyną aż 4 razy. Serio? A dziś rano po tej cudownej nocy zrobiła mi naleśniki i powiedziała, że bardzo mnie kocha. Ale poczekaj stary, chwilę, naprawdę poczekaj. Imponujące, ale ja z moją dziewczyną ostatniej nocy kochaliśmy się aż 6 razy. Okej. Okay. A rano zrobiła mi największe i najlepsze śniadanie na świecie i powiedziała, że nigdy mnie nie zostawi. Szacun stary, żebyś wiedział. Czekaj chwilę. Czajnik, a ty? No co tam? Jesteś jakiś cichy. Przyznaj się, ile razy się kochaliście ze swoją dziewczyną wczoraj w nocy? Tylko raz. Wiedziałem. Widzisz, stary? Już wiesz, czemu był taki cichy, co? Powiedz jeszcze, co powiedziała ci rano? Nie przestawaj. Gdzie to na moich prawdziwych siedmiu sekund? Ale to cringe jest, ja mam, nawet to się to nazywa, fajniste głupie żarty. To jest taki cringe, a ja mam całą serię tych odcinków takich właśnie tego pokroju żartów głupich, cringe'owych, co mnie skręcają w środku zrobioną, więc... Co? 10 tysięcy lajków i oglądamy całą playlistę. Tak. Ale no, niech będzie, ale ja nie chcę. Lecimy.